Chciałem bardzo serdecznie pogratulować fantastycznego wyniku na Mistrzostwach Europy, wyniku Natalii Maliszewskiej, która zdobyła brązowy medal na dystansie 500 metrów. Chciałem pogratulować Natalii, chciałem pogratulować także Patrycji, które, tak jak powiedziała Urszula, są od niedawna ambasadorkami miejskiego sportu, ale przede wszystkim chciałem pogratulować także trenerce, pani Urszuli Kamińskiej, która no nie tylko doprowadziła do podium Natalię, ale także Rafał Aniki. Było ciężko przeskoczyć, jednak no, to jest sprint i tu już ważne też jest miejsce na starcie, sam początek. No i to też troszeczkę gdzieś tam przeszkodziło, że zawodniczka, która jechała przede mną, nie chciała wygrać tego biegu i po prostu robiła dobrą robotę tej, której jechała pierwsza. I bardzo dobrze ją blokowała, więc ja też nie miałam za bardzo gdzie się ruszyć w tym biegu. I mimo tego, że chciałam, no to wyjechałam z aż brązowym medalem z tego biegu. Było to ciężkie, bo tak to się wydaje, że to jest w sumie tylko te 45 sekund, załóżmy, biegu, ale ja na to trenuję w sumie już od bardzo długiego czasu. Więc to na pewno jest takie, taka nagroda za to, że znowu gdzieś tam znajduję się w tych finałach i też muszę powiedzieć, że w tamtym roku byłyśmy w tym samym identycznym składzie, jeśli chodzi o finał Mistrzostwa Europy. Tylko po prostu miejsca na podium się zmieniły. Mistrzostwa Europy to jest tylko początek. Fajnie, że Natalka zakończyła tę rywalizację z medalem, bo rozpoczęliśmy nowy rok medalowo i miejmy nadzieję, że również tak skończymy ten sezon medalowo. Tak jak Natalka wspomniała wcześniej, że konkurencja była bardzo duża. Te same osoby w finale, różna kolejność. W tej chwili europejskie sprinterki stanowią tak naprawdę trzon tej grupy, która wygrywa Puchary Świata, więc na kolejne zawody będziemy jechać z tą myślą, aby wygrywać. Zresztą w jednym z wywiadów powiedziałam, że każdy medal z imprezy mistrzowskiej jest cenny, natomiast Puchary Świata jest to czas, kiedy będziemy próbować po prostu wygrywać. Najbliższy start to Puchar Świata w Dreźnie, kolejny w Dordrechcie i Mistrzostwa Świata w Seulu. Jesteśmy szczęśliwe, że możemy, że zostałyśmy w gronie tej trójki ambasadorów. Uważamy, że to na pewno jest docenienie naszej pracy, wieloletniej pracy i zawsze cieszyłyśmy się z tego, że jesteśmy z Białegostoku, zawsze mówiłyśmy o tym głośno i promujemy Białystok na arenie polskiej, ale także za granicą i wszyscy wiedzą, że jesteśmy z tego zakątka Białegostoku, gdzie czasami mówią, że jeszcze tam niedźwiedzie chodzą, ale my się z tego powodu bardzo cieszymy, bo to znaczy, że jest tutaj fajnie, jest naturalnie, jest dziko jeszcze. A my jako ambasadorki postaramy się zrobić wszystko, aby szerzej i głośniej mówić o tym sporcie, zachęcać młodzież do trenowania short tracku, ale także do uprawiania w ogóle jakiegokolwiek sportu, więc uważam, że na pewno spełnimy się w tej roli.